Poczekajcie, to połóżcie to na razie, albo jakoś trzymajcie. Wyprostujemy się, przygotujemy. No. Dzień dobry, witam Państwa z Gdańska. Znajdujemy się przed Muzeum II Wojny Światowej, opanowanej już przez całkiem inną historię, prawie że jak hit. A tutaj, jak widzicie, postawiono taką ławeczkę. Podobno jest to ławeczka wolności. My uważamy, że ona nic z wolnością nie ma wspólnego, że to jest tylko ławeczka, którą postawiono po to, żeby Królik i jego przyjaciele mogli wyłudzić jeszcze więcej pieniędzy z budżetu państwa, czyli od ciebie, ode mnie, od naszych rodzin, znajomych i dzieci. Ktoś za te ławeczki grubo zapłacił, a jeszcze więcej ktoś na tym zarobił. Przypominam, koszt takiej ławeczki to jest ponad 100 tysięcy złotych, ławeczek 16, 1 600 000. I teraz tutaj widzimy, jest tutaj paręnaście osób z Komitetu Obrony Demokracji Region Pomorze. Będziemy robić taki fajny happening. Nasza szefowa będzie czytała. Skupcie się teraz na regulaminie. Drodzy Państwo, jakbyście nie wiedzieli, ławka to instalacja przeznaczona do rekreacji i wypoczynku, składająca się z siedziska, jest stelażu w kształcie konturów Polski wraz z podestem, schodami, postumentem i zabezpieczonym łańcuchem, łańcuchem wolności. Weźmy tu maksymalną i teraz mów dalej. Osoby, które chcą skorzystać z ławeczki, zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem. Właśnie to robimy. Ławka jest przeznaczona do użytku dorosłych oraz dzieci. Staruszki na ławkę. Na ławce mogą przebywać maksymalnie 3 osoby. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Zygmunt, 3 osoby. Właśnie tam. Żeby nie było. Wejście na ławkę i zejście z niej dozwolone jest tylko za pomocą schodów. Nie wchodzimy tak, nie wchodzimy tak. Nie. Nie, 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 tak nie wchodzimy. Tak mi się nie udało. Tak nie wolno. Tak nie wchodzicie, ja tylko. Nie, tak ja... nie. Ale tu więcej osób, żeby... Schody umieszczone są w tyłu. Chodź. Z ławki należy korzystać z pozycji siedzącej, trzymając się poręczy. Pozycji siedzącej, czyli co robicie? Andrzej poręczy nie trzyma. Poręczy. 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 Ale to tylko poręczy. Nie, jak siedzisz, masz się trzymać poręczy. Ja tylko powiem, że to jest ławka do wstawania z kolan, drodzy Państwo, żebyście nie myśleli, że ona jest do rekreacji. Do wstawania z kolan. To jest ławka, którą można również palić w piecu, bo prezes powiedział, że można wszystkim palić oprócz opon. W związku z tym można palić ławką. Ta ławka być może zamiast węgla. Pieniądze są o mniej ławek, więcej wolności. Tu. Ja siedzę, ona leży. Czy ktoś z Państwa, ja jeszcze przeczytam jeden punkt regulaminu i zapraszam do czytania wspólnego. Zabrania się stawania na ławce, siadania na oparciu ławki. Skakania na ławce. Zeskakiwania z ławki się zabrania. Siadania i przebywania na uszkodzonej ławce. Czy Państwo sprawdzili, czy ławka nie jest uszkodzona? Ja sprawdziłem, tylko nie wiem. Nie można z ognia, to nie korzystajmy. Ale z nagłośnienia też nie można korzystać, czyli Państwo nie mogą mieć sprzętu nagłaśniającego. Czy ktoś chciałby przeczytać dalej, bo ja już zaczynam. Ja. Można drzemać na ławce. Co z tym łańcuchem w ogóle? Aha, właśnie.
po co ten łańcuch? Z instalacji należy korzystać z przeznaczenia. Na ławce i w jej bezpośredniej przestrzeni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych. Kto coś ma? Oburzający. Palenie tytoniu, papierosów, elektrycznych oraz... oraz używania otwartego ognia. Dziesiąte. Osoby oczekujące na skorzystanie z ławki powinny znajdować się poza obrębem całej instalacji w odległości 1,5 metra. To ja mogę. Punkt 11. Niedozwolone jest wchodzenie na ławkę i korzystanie z niej z przedmiotami niebezpiecznymi, mogącymi stanowić zagrożenie dla korzystających i innych osób, a także z środkami transportu. To jest rower, hulajnogi, rolki i wózki. Kolega pyta, czy można śpiewać. Tu nie jest napisane nic. Tak runął pins, widzicie? Zabrania się korzystania z przebywania na ławce ze zwierzętami. Punkt 13. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu instrukcji użytkowania osoby korzystającej z ławki mogą zostać obrażone o bezwzględne wejście z ławki i opuszczenie instalacji. A, bezwzględne wejście. My robimy odbiór budowlany. Jeszcze raz? Ale ja zwróciłam uwagę, że przemalowali to niebieskie na szare. Zauważyliście? Tak. Że już się przystraszyli tego, że ten... Uwaga, to jest jakieś natarcie, natarcie. Tutaj teraz próba przykrycia szkaractwa za 100 tysięcy flagą europejską. Teraz ci skaczą z ławeczki, mogą skakać. Ja tylko powiem króciutko, że 1 600 000 złotych kosztowały te ławeczki. 16 ławek w całej Polsce. Jesteśmy zaszczyceni, że muzeum tutaj udostępniło na taką ławeczkę miejsce. To jest 395 tysięcy. Bochenków chleba. Ławki zamiast węgla. Ławki zamiast węgla. Ławki zamiast opału albo jako opał. Drodzy Państwo, zasłaniacie tą instalację, cenną instalację zasłaniacie. Proszę zabrać tą, nie będę cytowała, pani Kępa zdaje się, tak? Powiedziała tą szmatkę, czy jak? Na ławkę rezerwową, a to nie jest chyba rezerwowa, bo na rezerwowej to obywatel siedzi. Ja myślę, że to jest taki symbol, będziecie siedzieć, że po prostu sobie ławki postawili, żeby siedzieć. Jeszcze a propos regulaminu, ja powiem, że ławka nazywa się ławeczką wolności. Więc pamiętajmy, 13 punktów, a gdzie ta wolność? Gdzie ta wolność? Czy pan waży 70 kg? Panie Andrzeju, panie Andrzeju! Proszę wyciągnąć średnią, on waży 60 kg. Średnio? Proszę nie skarżyć na kogo.
Średnią unijną. No ja myślę, że wszystkie ławeczki w całej Polsce są już wystarczająco obśmiane, ale tak naprawdę to nie ma się z czego śmiać. Tyle pieniędzy poszło na te szkaractwo. No bo to jest szkaractwo. Widzicie teraz, one miały na dole niebieską podstawę. Te podstawy, ponieważ pojawił się zarzut w przestrzeni publicznej, że ten niebieski plus nasze barwy narodowe kojarzy się z flagą rosyjską. Więc zauważmy, że szybko, bardzo szybko zostały przemalowane, ale przemalowano tylko przód. Już tak jak kiedyś malowano trawę na zielono, tak, teraz zwróćcie uwagę, tylko przód jest pomalowany na szaro, a tutaj już zostało wszystko w kolorze niebieskim. W takim kolorze było, była całość, ale ponieważ złe skojarzenia, to przemalowano front, więc bardzo śmieszne, bareja, dosłownie bareja. No i Polska PRL-u, no bo tak kiedyś przecież było, fasady domów malowano na biało, jak przyjeżdżał wódz. To wszystko wraca, bo PiS to równa się PZPR PiS. Nie zapominajmy. Koszt tych ławek 1 600 000. Kto na tym zarobił? Kto na tym zarobił? Powiem wam tak, że oni już wszystko robią, żeby wyciągać nasze pieniądze do własnych kieszeni. Miała barwy flagi rosyjskiej. I co teraz? Szybko zostało przemalowane. Nie wiadomo, czy to dla nas, czy przeciwko nam, czy również w całej Polsce zostały przemalowane, bo ktoś nie dostrzegł tej barwy, tej kolorystyki. Tak, właśnie śmiejemy się i chcielibyśmy wiedzieć, czy w całej... Proszę pana, najpierw to trzeba regulamin przeczytać, a potem może pan występować do władz z zapytaniami. Przeczytał pan regulamin? Ale jeszcze... Bardzo mądrzy ludzie zaprojektowali, wykonali i postawili. No tak, ale w dalszym ciągu nie znamy... Pana, ale kto na tym zarobił? Ja chcę wiedzieć, kto na tym zarobił. Ponieważ była biało-czerwono-niebieska, czyli kolor ruskiej flagi, Na szaro! Oni nas na szaro! Słuchajcie, bo my zgłosiliśmy wydarzenie i natychmiast... A wydarzenie było też przeciwko tym barwom, więc sami zwróćcie uwagę, jest przemalowany front i tutaj teraz moje pytanie, jeśli w waszych miastach są te ławki, spójrzcie, czy u was też front już jest szary, czy to tylko zrobiono dla nas specjalnie, żeby to wydarzenie właśnie nie poszło w świat i te zarzuty, które tutaj chcieliśmy postawić. A ponieważ już przemalowana, no to... Zrobiliśmy happening, dostosowaliśmy się też do sytuacji. To jest bryła Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. No, wystawa, jak wiecie, jest już lekko zmieniona. Więc nie zapraszam, może poczekajcie, aż... zmieni się kierownictwo tego muzeum i wtedy wystawa wróci. Z paździocha tak naprawdę zrobić. Precz z paździochami naszych czasów! Kto by tym zarobił? Bo prawdopodobnie koszt wykonania takiej ławeczki 100 tysięcy złotych. 2 tysiące, 3 tysiące. Aha, no tak. A cena, proszę pani, to jest 100 tysięcy. Tak. Nie żałowali temu. Odbudowali przedsiębiorczość. Dla telewizji to 200 tysięcy.
Bez kozyry powiem 500. A moim zdaniem to po prostu wymagało atestu. Czy ten materiał najwyższej jakości? Dwie 500. O, to licytacja teraz. Stąd cena. Tysięcy. Uwaga, ale osiągnęliśmy sukces, ponieważ Ruskofragę oglądamy teraz od tyłu. Nie ma jej z przodu. Czyli nasze górą. Udało się. Ruską flagę oglądamy z dupy strony. Z dupy strony oglądamy ruską flagę. Tak, żeby jej widać. I tutaj jest hasło ani jednej więcej. Zapraszamy do pamiątkowych zdjęć na tle baneru. Proszę bardzo. Osobiście no to ja już kończę. Miło mi było z wami spędzić te 25 minut. I dajcie znać, czy w waszych miastach również ten spód już jest przemalowany, ta podstawa na szaro, czy to tylko nas tak dzisiaj przemalowali. Serdecznie pozdrawiam z Gdańska, do zobaczenia. Nie. Naciśnij tu paluszek i trzymaj go. Stojący pani, wilgotna pani. Proszę państwa, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że przecież ta ławeczka jest ustawiona na bardzo jakiś, no, niemalże cudowny widok w Gdańsku. Widzę tam przed sobą jakąś trafostację, tutaj wyciągi, nie wiem, czy z toalet, czy z jakichś innych podziemnych instalacji. No i jeszcze są dwa baraki, prawda, i wspaniałe drzewa, które też niebawem obsypią swoje liście i zostawią tylko te kłykcie, prawda? No więc jest to naprawdę wybrany, bardzo dobry... Bo na drzewach zamiast liści wisieli. Tak.